wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i programu Sektory Kreatywne jest właściwie kluczowym elementem wszystkich szkoleń i warsztatów branżowych, jakie od kilku lat prowadzimy dzięki właśnie temu programowi na Międzynarodowym Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Udało nam się w ubiegłym roku chyba największą ilość warsztatów w historii naszego kraju zorganizować. Ten rok pewnie będzie trochę trudny z przyczyn oczywistych, natomiast ważne jest to, że spotykają się zawodowcy z Polski, zawodowcy ze świata, wymieniają się poglądami, doświadczeniami, mogą podglądać nowinki technologiczne. Mamy też całe mnóstwo szkoleń, których beneficjentami są na przykład pracownicy domów kultury, teatrów i innych instytucji, które mają na przykład systemy nagłośnieniowe. Mamy też sporo amatorów, którzy chcieliby dotknąć muzyki bliżej, chcieliby poznać ludzi, którzy ją tworzą, są pasjonatami i myślę, że to jest też bardzo istotny element, może poboczny, ale jednak też kształcimy młode pokolenia. Ale mimo wszystko jednak pomysł na sektory kreatywne dotyczy głównie zawodowców i tak naprawdę profesjonalizacji sektora i podnoszenia jakości, kompetencji i umiejętności naszych znakomitych polskich fachowców muzycznych i dźwiękowych.